Witam Państwa bardzo serdecznie. Pogoda będzie się dość dynamicznie zmieniać i czekają nas dosyć duże zmiany. W naszą stronę zbliża się front okluzji, a za nim będzie chłodniejsze powietrze. To powietrze polarne morskie. Zobaczmy mapę nocy. Temperatura minimalna 9, 10, 11 stopni. U podnóża Tatru od Nowego Targu po Kasprowy stopni 6. Wiatr słaby i umiarkowany, zachodni i południowo-zachodni. Jutro w ciągu dnia 24 stopnie w prawie całym regionie, pod Tatrami 21. Uwaga, rano będzie całkiem przyjemnie, niestety po południu chmur będzie zdecydowanie więcej i może popadać i błyskać się. Meteogram dla Zakopanego pomiędzy godziną 10 a 14. Zdecydowanie więcej deszczu, wiatr umiarkowany i chwilami porywisty do 65 km na godzinę. Sumarycznie może spaść do 20 mm wody na metr kwadratowy. Zobaczmy naciśnienie. Ciśnienie będzie się nieznacznie wahać. W południe na wysokości stacji meteorologicznej 989 hektopaskali. Kolejne dni nadal dość przyjemne, aczkolwiek trochę chłodniej, 20-23 stopnie. Tutaj więcej deszczu i chmur, a we wtorek pojawią się chwilowe przejaśnienia, to rano po południu znowu deszcz, głównie pod Tatrami. I jeszcze poziom PM10, powietrze w regionie będzie czyste. W okolicach Krakowa i w okolicach Tarnowa normy mogą być nieznacznie podniesione. Dziękuję Państwu za wspólny czas i do zobaczenia.